trzecia kolejka Top Ligi za nami, a na jej podsumowanie zaprasza cała koalicja autorów oraz partnerów. Box Videos, Madman Project, Dawid Biały, US Sports, Halftime, Polski Sport, Touchdown Europe, a także fundatorzy nagród dla najlepszych, Ballers i 21 Reasons. Jak widzicie, nasza drużyna się powiększa. W trzeciej kolejce emocji troszkę brakowało, ale na szczęście nie brakowało punktów i efektownych akcji. W sobotę Eagles roznieśli Husarię 54-6, a Lowlanders pokonali Kozły 35-0. Kolejkę zamknęło zwycięstwo Panthers nad Sharks 63-6. Zobaczmy najlepsze akcje defensywy. Zestawienie otwiera liniowy Sharks Łukasz Szczerbakow. Z reguły chwalimy linię ofensywną Panthers, ale tutaj się chłopcy nie popisali. Doskonała akcja i skrzydłowy z Wrocławia zatrzymany przed linią wznowienia. Dziewiątka. Przed wami Krzysztof Wis, zatrzymujący błyskawicznie atak rekinów. Georgio Bryant na skrzydło, piłka złapana, ale nic więcej tutaj się zdobyć nie uda. Miejsce ósme należy do zatrzymującego grę podaniową Husarii Cody'ego Smitha. Defensywa Eagles zdominowała tym razem przeciwnika, a Smith jest potężnym wzmocnieniem. Siódemka. Po raz pierwszy dzisiaj Poznań i doskonale znany hard hitter Mike Hall. Takie uderzenia lubimy najbardziej. Na miejscu szóstym zawodnik, którego oglądamy dzisiaj po raz drugi, Panthers Wrocław, Krzysztof Wis, kończy efektownie kolejny atak Sharks. Piątka należy do Lowlanders i znów Mike'a Halla. Rozgrywający Kozłów pod wielką presją ucieka i podaje troszkę na wiwat, by uniknąć powalenia. To była zdecydowanie zła decyzja. Mike Hall przechwytuje i mocno przybliża Białystok do pola punktowego. Na koniec troszkę ryzykowne podanie, ale piłka pozostaje w posiadaniu Lowlanders. Zbliżamy się do podium. Miejsce czwarte, raz jeszcze Sharks. Przechwyt Rafała Michaluka. Wielką trójkę otwiera nowy nabytek Panthers Wrocław, Tomasz Kamiński, zamieniający na przyłożenie zablokowane odkopnięcie piłki po stronie rekinów. Touchdown dla Wrocławia. Miejsce drugie. Warsaw Eagles i Charles McRae. Husaria gra z własnego pola punktowego, duża presja i ustawiony idealnie McRae przechwytuje piłkę. Przyłożenie i na koniec tap. Najlepszą akcję tygodnia prezentuje producent odzieży dla graczy Ballers. Nagrodę zgarnia nie kto inny, tylko Deontay Battle. Akcja powrotna, którą znamy doskonale, z przepięknym, łamiącym kostki obrońcy z wodem w samej końcówce. Deontay Battle, gratulujemy serdecznie pierwszego miejsca w naszym zestawieniu najładniejszych akcji obrony. Najlepszą defensywną jedenastkę prezentujemy wraz z portalem polskisport.pl. Będzie być może troszkę kontrowersyjnie, ale chcieliśmy docenić kilku mniej oczywistych graczy. W linii fundament i opoka Warsaw Eagles Konrad Paszkiewicz. Razem z nim Mateusz Szczęk z Sharks, a także potężny człowiek z Nizin Damian Wesołowski. W drugiej linii wyróżniamy Mike'a Halla z Lowlanders, Filipa Kłoskowskiego z Eagles oraz doświadczonego rekina Łukasza Wojtkowskiego. Naszą uwagę przyciągnął również debiutujący w tym sezonie w Top Lidze zawodnik Kozłów Łukasz Lau. Skład obrony uzupełniają gracze Panthers, Deontay Battle i Krzysztof Wis, Cody Smith z Eagles, a także młody rekin Rafał Michalu. Przed nami podsumowanie ofensywne, a przypomnę, że drużyny zdobyły w sumie aż 163 punkty. Lecimy z miejscem 10, a na nim szalony taniec Tomka Dziedzica w meczu z Sharks. Podaje Bartek, a Tomek szuka miejsca i rozpoczyna slalom wzdłuż niemal całej linii obrony rekinów. Szkoda, że to wszystko nie kończy się przyłożeniem, bo akcja zacna i byłaby o wiele wyżej. Dziewiątka. Nasze zestawienia nie mogą obejść się bez długich podań w wykonaniu Lowlanders Białystok. Jabari Harris do Eryka Mąkowskiego. Miejsce ósme, a na nim ultraszybki Mikołaj Cieśla, napędzający atak Panthers Wrocław. Cieszy i to bardzo dobra forma przed meczem pucharowym z Triangle Razorbacks. Siódemka. Jeszcze jeden bieg Panther, tym razem Mateusz Szefle. Ponoć cały atak biegowy Wrocławia opiera się tylko i wyłącznie na Amerykanach. Akcja Szeflera pokazuje, że polski potencjał również jest ogromny.
miejsce szóste. Jeszcze raz Warszawa, Bartek Dziewic pod presją, ale w końcu rzuca i w polu punktowym znajduje swojego drugiego ulubionego skrzydłowego, Patryka Matkowskiego. Strzelanina Panthers trwa. Na miejscu piątym również Warszawa, ale mecz nieco inny. Piłkę przejmuje najlepszy model w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, Andre White. Defensywa Husarii nie pokazuje się tutaj z najlepszej strony. Ponad 50 yardów twardego, mocnego biegu i mamy touchdown dla Warsaw Eagles. Czwórka. To kolejne podanie na przyłożenie w wykonaniu Bartosza Dziedzica. Tym razem odbiorcą piłki rzucanej przez reprezentacyjnego rozgrywającego jest Wiktor Zięba. Wielką trójkę rozpoczyna akcja Warsaw Eagles. Karol Żak markuje oddanie piłki do biegacza, ale zatrzymuje ją i chwilę później posyła prawdziwą bombę na prawą stronę. Mnóstwo miejsca ma Adrian Grudzień i touchdown jest formalnością. Miejsce drugie zgarniają rekiny i ich jedyne przyłożenie w meczu z Panthers. Jedyne, ale za to pierwszorzędnej urody. Giorgio Bryant pokazuje pełnię swoich sprinterskich umiejętności, sprawiając, że defensywa Panthers nie wygląda na najlepszą w kraju. Najlepszą akcję ofensywną weekendu wybierają razem z nami Ballers. Nagroda trafia do Grega Watsona. Zresztą zobaczcie sami, idealny balans ciałem, błyskawiczne zmiany kierunku i Eagles zdobywają w meczu z Husarią kolejny touchdown. Gregory Watson, autor najlepszej akcji ofensywnej. Jedenastkę ataku kolejki przedstawiamy razem z portalem Touchdown Europe. Zaczynamy od wyróżnienia linii ofensywnej Warsaw Eagles. Łukasz Cackowski, Piotr Kuźniarek, Mateusz Sławiński, Paweł Brocki i Wojciech Piotrowski. Wśród rozgrywających poważnie zastanawialiśmy się nad rewelacyjnym Gregorym Watsonem, ale finalnie stawiamy na Bartka Dziedzica. Na skrzydłach wyróżniamy Tomka Dziedzica, a także Ronalda Longa i Bartka Trubaja z Lowlanders. Wśród biegaczy na miejsce w najlepszej jedenastce kolejki zasłużyli Damian Kołpak, a także Andre White. Dla najbardziej wartościowego zawodnika kolejki specjalny, personalizowany jersey funduje producent strojów futbolowych 21 Reasons. MVP trzeciej serii spotkań zostaje Bartosz Dziedzic. Zadecydowały 63 punkty ofensywy Panthers, no i oczywiście aż 5 podań na przyłożenie w wykonaniu reprezentanta Polski. Dobrze, że Bartek dostaje szansę na grę, a jego doskonała forma musi cieszyć wszystkich fanów biało-czerwonych w kontekście zbliżających się do World Games. Raz jeszcze gratulacje dla naszego MVP Bartka Dziedzica. Przed nami nieco rozciągnięta w czasie czwarta kolejka top ligowej rywalizacji. W niedzielę 24 kwietnia Seahawks zmierzą się na własnym terenie z Husarią. Tydzień później, 30 kwietnia, w Europejskiej Lidze Mistrzów zadebiutują Panthers Wrocław, którzy na stadionie przy ulicy Oporowskiej zagrają z mistrzem Danii Triangle Razorbacks. 3 maja starcie Kozłów z Eagles, a kilka dni później warszawski doubleheader. 7 maja Eagles zagrają z Panthers, a Sharks z Seahawks. Podwójną kolejkę zamkniemy 8 maja w Szczecinie, gdzie Husaria podejmie Kozły. Czwarty odcinek top ligowych podsumowań zaprezentujemy Wam 11 maja i już dzisiaj serdecznie zapraszamy do oglądania. Box Videos, Madman Project, Dawid Biały, US Sports, Halftime, Polski Sport, Touchdown Europe, Ballers i 21 Reasons. Dzięki, że jesteście z nami.